W 2023 roku w Polsce życie odebrało sobie 146 młodych osób w wieku od 7 do 18 lat. To tyle, ile miejsc mają 3 autobusy szkolne. Jak zadbać o kondycję psychiczną naszych dzieci? O tym dzisiaj porozmawiam z ekspertkami, a są nimi pani Joanna Sas-Gust, psycholożka, seksuolożka oraz psychoterapeutka dzieci i młodzieży w Fundacji Słonie na Balkonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszka Sienkiewicz, aktorka, ambasadorka Fundacji Słonie na Balkonie, mama. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aneta Korycińska, pedagogzka, nauczycielka języka polskiego, mama Zosi. Dzień dobry. Drogie panie, nieprzypadkowo zaczęłam od tych smutnych statystyk, bo to właśnie od nich wzięła się nazwa ogólnopolskiej kampanii Żałoba 146 rodzin, której organizatorem jest właśnie Fundacja Słonie na Balkonie. Pani Anno, na czym polega ta kampania i jaki jest jej cel? Po pierwsze, chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że kryzys wśród dzieci i młodzieży jest faktem i że ten kryzys może doprowadzić do śmierci samobójczej dziecka, młodego człowieka. Chcieliśmy, aby społeczeństwo zauważyło rodziny, które cierpią z tego powodu, żeby mogło dać im wsparcie tym osobom, które tego najbardziej potrzebują. I to jest jedna strona tej kampanii. Drugą stroną jest to, że chcemy przeciwdziałać takim zdarzeniom. Aby przeciwdziałać, najpierw trzeba rozpoznać, pani Aneto, teraz pytanie do pani, jak rozpoznać te wczesne oznaki depresji, zaburzeń psychicznych u dzieci i jak nie pomylić ich na przykład z takimi objawami, które towarzyszą dojrzewaniu. Chciałabym, żeby było jasne rozwiązanie, tak jak na teście z lektur, ale to tak nie wygląda niestety. Te chociażby dzieci czy młodzież, która jest uśmiechnięta na co dzień w szkole, tak jak i dorośli, zakłada po prostu maski, osiąga też sukcesy, chociażby edukacyjne, sportowe, a ta przepaść, taka dziura, którą odczuwają w środku, ona jest cały czas z nimi, zamknięta i oni też nie mówią, nawet sobie. No, ale to właśnie między innymi szkoła zachęca do tego, aby robić więcej, aby osiągać wyniki, aby brać udział w konkursach, więc to jest ta presja sukcesu? To jest złe? Nie wszystko bym od razu sprowadzała do tego, że to rodzice, czy nauczyciele, czy dorośli organizują świat, który jest po prostu wyścigiem, żeby osiągać. Mamy taką narrację, że warto brać udział w olimpiadach, chwalić się wynikami. To jest naturalne, po prostu chcemy komuś powiedzieć, że mu gratulujemy. Ale jest właśnie wtedy ta druga strona medalu, o której zapominamy, że to tworzy presję dla innych, którzy nie są z różnych powodów w stanie też tak funkcjonować i osiągać tych wyników, oraz dla tych osób, które właśnie wygrały, zwyciężyły, zdobyły, dlatego że wtedy muszą cały czas, wydaje się, człowiekowi po prostu się wydaje, że musi trzymać ten wysoki poziom, utrzymywać go i nie może sobie pozwolić na słabość. Ciężko chyba też nauczycielowi jest wychwycić, być takim super czujnym, jak jest jeden nauczyciel i powiedzmy klasa 25-30 osobowa, to tak naprawdę nie jest proste zadanie, aby pochylić się nad każdym uczniem i po prostu wychwycić te niepokojące oznaki. Co wtedy, jakie są sposoby na to, żeby jednak no, mieć to spokojne sumienie, wiedząc, że się tymi uczniami człowiek interesuje i wie, co o nich słychać? Szkoła się zmienia na szczęście i coraz więcej nauczycieli, nauczycielek zwraca uwagę na zdrowie psychiczne i też nawet w tych narracjach związanych z językiem polskim, kiedy omawia się chociażby lektury, to skupia się na takim doświadczeniu czytelniczym, jak ten młody człowiek odbiera chociażby działania bohatera, jak on patrzy na jego psychologię, ale musimy też wiedzieć, że ten nauczyciel ma na przykład 300 uczniów tygodniowo, więc naturalnie, że też ten jego radar na to, czy jest w stanie być czujnym i zwrócić uwagę na cudze problemy, będzie osłabiony. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Pani Agnieszko, panią chciałam zapytać, bo pani jest ambasadorką Fundacji Słonie na Balkonie. Od czego to się zaczęło? Co się wiąże z tą rolą i poniekąd, czy nie przytłoczyła pani wiedza o stanie polskiej psychiatrii dziecięcej, no bo jednak jak się jest bliżej, widzi się więcej. Wiedza na temat tego, że 7-letnie dziecko, czyli właściwie w wieku mojej córki, jest w stanie odebrać sobie życie, wie jak to zrobić, że ma takie myśli, jest w stanie jakby dokonać tego czynu, jest szalenie przytłaczająca. Ja funkcjonuję jako aktorka i mam takie poczucie, że mam możliwość dotarcia do większej ilości osób i obserwując jakby to, kto śledzi moje treści na Instagramie, jest to bardzo dużo młodych ludzi. Nie ukrywam, że bardzo bolesnym dla mnie było, kiedy zrobiłam taką sondę po prostu do moich odbiorców, jakie treści was interesują. I
tematyka społeczna, czyli tych tematów ważniejszych innych niż co ja tam robię na planie, na jakiej sesji byłam, czy moda, czy szeroko pojęty lifestyle, interesowała chyba 5% moich odbiorców. Więc ja się tu zabawiam, a to ja wam docisnę. To ja mówię, to czy chcecie, czy nie, to skoro już mam tę przestrzeń i jesteście, to ja i tak będę gdzieś tę przestrzeń swoją wykorzystywała w tych celach. I zupełnym przypadkiem właśnie przez Instagram trafiłam na spot, któryś ze spotów, ten ostatni spot Fundacji Słonie na Balkonie. Dowiedziałam się, że jest to fundacja łódzka. Ja na co dzień mieszkam w Łodzi. I po prostu zapukałam do drzwi, przywitałam się, przyszłam i powiedziałam, że bardzo bym chciała wspierać. Jako jedną z większych porażek życiowych, ale nie największą, uznałabym to, że gdybym ja przeoczyła takie symptomy u którejś z moich córek, gdybym ja nie zauważyła, gdybym ja się nie zorientowała, gdybym ja powiedziała sobie kiedyś, kurde, tak się zapędziłam w swojej pracy, w swoim życiu, w swoich obowiązkach, że nie wiem, przyjdzie do mnie pedagog i powie, czy pani wie, że córka ma problemy, a ja tego nie zauważę. Jeszcze mało się mówi o przypadkach jakby tej depresji u dzieci. To cały czas jest takie, że my rodzice w ogóle jakby nie chcemy brać pod uwagę. Siedmioletnie dziecko, gdzie moja siedmioletnia córka, która poszła... No właśnie jestem ciekawa też pani zdania na temat tego, dlaczego ta depresja pojawia się u coraz młodszych osób. To są już przedszkolaki. Przygotowując się do tego programu przeczytałam, zadziwiło mnie to bardzo. Dlaczego tak jest? To jest tak naprawdę zespół czynników, który ma wpływ na to dziecko. To jest oczywiście biologia, której nie możemy pomijać. To jest jakaś wrażliwość układu nerwowego. To są takie osobnicze też predyspozycje danego dziecka. Ogromny wpływ mają czynniki środowiskowe. Czyli to wszystko, z czym dziecko na co dzień się spotyka. I z jednej strony oczywiście to jest rodzina, czyli ten najbliższy dziecku system. Ale my nie możemy pomijać także wpływu rówieśników na to, co się dzieje z tym dzieckiem, ale też ogólnej takiej atmosfery społecznej, w której to dziecko wyrasta. Przemoc rówieśnicza jest zjawiskiem wszechobecnym. Raport z 2023 roku, tworzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, pokazuje, że dwójka na trójkę dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. Online czy w internecie? Wszelkiej. Wszelkiej. I fizycznej, i psychicznej, i online, i znęcania się takiego przewlekłego nad dzieckiem. Jak sobie z tym radzić, Pani Aneto? To jest bardzo trudne zjawisko, dlatego że kiedyś, kiedy jeszcze nie mieliśmy życia w internecie, to ta przemoc... Kiedy to było? Nie pamiętamy tych czasów już. Ta przemoc rówieśnicza, tak patrząc na klasę, była po prostu widoczna. Były grupki, były szepty, była zła atmosfera, chociażby w klasie. Dzisiaj bardzo często w szkole mamy do czynienia z taką grą pozorów. Po prostu przychodzimy tutaj, żyjemy w pewnej roli, a wszystko dzieje się w internecie i wtedy już ten nauczyciel nie ma wglądu. Z mojego doświadczenia było bardzo dużo przerażających sytuacji dotyczących różnych wpisów, komentarzy zakładanych przez po prostu trolujących, fejkowe konta, komentujących na przykład zachowanie, wyznanie chociażby nowego człowieka w szkole, czaty całej szkoły, w której pojawiają się żarty dotyczące chociażby orientacji. Młody człowiek wie, że to jest o nim i wszyscy też wiedzą, że to jest o nim, więc kiedy idzie później do szkoły, to wytwarza się fobia szkolna, nie czuje się w tym miejscu bezpiecznie, a musi chodzić do szkoły. Rodzice go też wysyłają do szkoły, bo tam ma się uczyć. Okazuje się, że ta nauka jest na drugim planie, nie ma na nią przestrzeni. Mi się wydaje, że taką podstawą tego, że my nie umiemy się zachować i nie dbamy o drugiego człowieka, nie ma tam szacunku w internecie, jest to, że my zapominamy, że internet to też jest życie, a nie, że ja sobie coś tam napiszę i zamknę i że to się kończy. Dzisiaj ta krzywda to nie oznacza od razu bezpośrednio przemocy takiej fizycznej, tylko właśnie dzieje się codziennie. Takimi małymi dawkami chociażby. Mówimy też o przemocy w białych rękawiczkach, o mobbingu w szkole, w pracy, także w grupach rówieśniczych, gdzie zawsze ktoś przejmuje władzę i zaczyna innymi sterować chociażby. Co w takiej sytuacji może zrobić nauczyciel? Tak krok po kroku zauważa, że jeden z uczniów doświadcza hejtu i jaki jest łańcuszek tych dalszych kroków? Najpierw rozmawia z bardzo często z ofiarą, jeżeli jest w stanie to dostrzec, jeżeli jest w stanie wzbudzić takie zaufanie, że ta rozmowa w ogóle może się wydarzyć. Później radzi się.
pedagoga, psychologa, rozmawia się z dyrekcją, z rodzicami i stopniowo dopiero włącza się środowisko szkolne, dlatego żeby nie zaszkodzić. Dzisiaj młodzi ludzie idąc do szkoły ponadpodstawowej w ciągu 3 miesięcy, z reguły, tak mówią moje doświadczenia, czytałam też liczne statystyki, ale przede wszystkim moje doświadczenia. Ja dzisiaj pracuję online z osobami z różnych miejsc w Polsce. Już się spotykają ze śmiercią samobójczą, śmiercią rówieśników i mówią, że są rozdarci i oni przychodzą do mnie na zajęcia z języka polskiego, gdzie ja mam im mówić o chłopach na przykład, a w gruncie rzeczy ta lekcja się nie odbywa, bo rozmawiamy o tym, jak oni mają się czuć, że się źle czują, że nie wiedzą, co mają z tym zrobić, bo ktoś ze szkoły właśnie popełni samobójstwo. Co robi szkoła? Do niedawna bała się, dlatego że co człowiek, to inna wrażliwość. I jak masz 30, 300, 1000 osób, każdy może inaczej zareagować. Więc były strategie ucieczkowe, minuta ciszy, apel, koniec. I zero rozmów. No i ten człowiek zostaje z doświadczeniem śmierci, niezrozumianej, nie wie, co ma z tym zrobić, rodzice w panice, więc często też ich zatyka i nic nie mówią. Mogą spytać, jak się czujesz? No okej. I nie mamy języka. Po prostu my nie umiemy jeszcze jako społeczeństwo, jako ludzkość, mi się wydaje, komunikować tego i o tym rozmawiać. Za chwileczkę będziemy czytać, tak jak przy każdej przemocy, jaką wiemy, co się dzieje w Polsce, komentarze. Sama tego chciała, niezaopiekowani, rodzic zły, na pewno się nie interesował dzieckiem, więc ten rodzic też bardzo bym chciała, żebyśmy nie obciążali rodziców i nauczycieli, bo to nie zawsze tak jest. Pomyślmy o tragedii tych rodziców, którzy stracili swoje dziecko. Przez niepojęte, całe życie żyjesz z poczuciem, że mogłeś coś zrobić. Czasami nie możesz, bo może nie wiesz, bo nie widzisz z różnych powodów. Kiedy my rozmawiamy dzisiaj o rodzicielstwie bliskości, to żebyśmy też potrafili być blisko tego swojego rozwoju psychicznego i pozwalać sobie na słabość. I takim miejscem na słabość jest właśnie moim zdaniem też szkoła. Ten nauczyciel też powinien wręcz moim zdaniem mówić o trudnościach związanych z pracą, życiem, zdrowiem psychicznym, także swoim. Żeby nie wchodził w rolę figury woskowej, która przychodzi, mówi wykład i trzeba się jej bać. I że tym strachem budzi szacunek. Wręcz przeciwnie. Być normalnym człowiekiem. Powiedzieć, że na przykład dzisiaj mam bardzo zły dzień, bo wydarzyło mi się coś trudnego, zajmijmy się czymś, proszę, żeby... Normalna rozmowa. Tej normalności nam chyba dzisiaj najbardziej potrzeba. W domu i w szkole. My prowadzimy w fundacji profilaktykę, wchodzimy do szkół z warsztatami psychoedukacyjnymi. Robimy to w formie dla dzieci jak najbardziej przystępnej, dostosowanej do ich wieku. Inaczej prowadzimy profilaktykę w klasach 1-3, inaczej prowadzimy profilaktykę z licealistami. Jesteśmy elastyczni na to, co klasa wnosi. I według mnie to jest klucz. Jeżeli dzieciaki usłyszą i zobaczą, że my jesteśmy nimi zainteresowani, że my reagujemy na to, co one mówią, na to, co one zgłaszają, to wtedy są w stanie się też w taki warsztat bardziej zaangażować. Ja uważam, że profilaktyka jest kluczem i to jest coś, na co powinniśmy stawiać nie tylko w pracy z dziećmi, ale także z ich rodzinami, z ich rodzicami, z nauczycielami, którzy są bardzo otwarci na to, żeby wiedzieć więcej, tylko my musimy do nich wyjść i to więcej im pokazać. A social media, jaki mają wpływ na kształtowanie psychiki dzieci i młodzieży? Każde narzędzie możesz użyć dwojako. Nożem możesz pokroić chleb i nakarmić biednego, ale możesz kogoś zabić. I to jest narzędzie, media społecznościowe, narzędzie, które się kompletnie wymknęło spod kontroli. Pokazałam na swoim przykładzie, że ja funkcjonuję w show biznesie 20 lat. Każdy, kto chce, może mi napisać najbardziej przykre słowo i na przykład mnie to boli. Zobacz, tu o mamusi napisali gruba i brzydka. Jej koleżanka 7-letnia pokazała mi Instagram swój, coś tam. Ciociu, a co tu jest taka wiadomość? I ja pokazuję do taty. Mówię, a ty widzisz, że tam Zachir pisze do niej? A ona nie umie odczytać. A w pewnym momencie nauczy się odczytywać. To w moim odczuciu jest najgorsze, co możemy zrobić. Czyli zbagatelizować ten problem. Nie tylko taka obecność rodzica, który jest czujny na co dzień poza mediami, jest nam potrzebna, tylko także wspólne rozumienie i rozmawianie o tym, co się widzi w internecie. Jakie symptomy powinny nas zaniepokoić u dzieci i u młodego człowieka? Bo to są chyba różne zachowania, na które powinniśmy być czujni, jeśli chodzi o jakąś taką pogarszającą się kondycję psychiczną. Trochę różne, trochę podobne. W niektórych obszarach są bardzo podobne, w innych się trochę rzeczywiście między sobą różnią. My mówimy o tym, że depresja powoduje zmiany w takich 4 podstawowych obszarach w ogóle funkcjonowania człowieka. Pierwszy to jest ciało,
czyli to, co nam mówi nasza fizyczność, nasza somatyka. I tutaj u młodszych dzieci bardzo często występują różnego rodzaju bóle. Bóle brzucha, bóle głowy, parcie na pęcherz, bóle mięśni. Często te dzieci są diagnozowane przez lekarzy pediatrów. Różne przyczyny są wykluczane i dopiero gdzieś na końcu okazuje się, że podłoże jest rzeczywiście bardzo emocjonalne. Druga sfera to są emocje, czyli to, co dziecko przeżywa. I dziecko w depresji może czuć smutek, może czuć przygnębienie, ale bardzo często to może być też rozdrażnienie, czyli mamy wrażenie, że to dziecko jest jak taka tykająca bomba, że drobne rzeczy potrafią to dziecko wprawić w złość. Może być zaburzona koncentracja w tym czasie, mogą być trudności z zapamiętywaniem. My to bardzo często widzimy, ponieważ dziecko, które załóżmy przez jakiś czas uczyło się w miarę dobrze lub w ogóle nie miało problemów z nauką, obserwujemy, że pojawiają się kłopoty, że to dziecko szybciej się męczy wysiłkiem umysłowym, że to dziecko przestaje odrabiać prace domowe, że to dziecko szybko zapomina, wolniej przyswaja. Jeżeli dziecko się izoluje, a wcześniej takie nie było, było towarzyskie, było roześmiane, chętnie rozmawiało, a widzimy, że to dziecko się do siebie wycofuje albo porzuca hobby, porzuca aktywności, które lubiło robić. U młodszych dzieci mogą pojawiać się zachowania agresywne, takie zaczepne w stosunku do dorosłych, jakieś nieprzestrzeganie zasad i reguł, które wcześniej nie sprawiało dziecku kłopotów. To są te wszystkie obszary, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście zmiany w obszarze jedzenia, czyli dziecko zaczyna przyjmować mniej pokarmów, zgłasza, że nie jest głodne, albo w drugą stronę. Nadmiernie przyjmuje pokarmy, czyli je dużo więcej niż zwykle i na przykład zaczyna przybierać na wadze. Trudności w obszarze snu, czyli dziecko jest nadmiernie senne, ciągle zmęczone, albo w drugą stronę nie może zasnąć, albo wybudza się wielokrotnie w nocy, albo bardzo wcześnie wstaje. Możemy zaobserwować i widzieć, że tak naprawdę depresja ma różne postaci i różne twarze. To co kiedy dzieci na przykład potrzebują długoterminowej terapii, która wykracza poza możliwości polskich szpitali, czy szpitala psychiatrycznego dziecięcego, czy jakiejkolwiek innej jednostki, która się zajmuje takimi problemami. Co wtedy? No, my mamy w tym momencie taki schemat leczenia, taki systemowy, który polega na tym, że mamy trzy poziomy referencyjności. Pierwszy poziom to jest poziom opieki takiej środowiskowej, między innymi my realizujemy ten poziom, czyli opiekujemy dziecko psychologicznie, psychoterapeutycznie plus opieka środowiskowa. Drugi poziom to są oddziały dzienne plus poradnie zdrowia psychicznego, czyli takie miejsce, gdzie musi być lekarz psychiatra, musi być psychoterapia i musi być psycholog. I trzeci poziom to jest poziom oddziałów szpitalnych zamkniętych. Kłopot polega na tym, że rzeczywiście nie we wszystkich miejscowościach jest łatwy dostęp do psychologa i psychoterapeuty. Ja polecam, jeżeli ktoś ma trudność ze zorganizowaniem takiej pomocy, nasz numer telefonu 800 800 602 od 15 do 20 każdego dnia od poniedziałku do piątku. Taki telefon odbiera psycholog, psycholożka, która służy opiekunom, rodzicom, pomocą, informacją odnośnie tego. Powtórzmy jeszcze raz ten numer, bo to jest naprawdę numer, który trzeba zapamiętać. 800 800 602. Jeżeli rodzic ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie stanu zdrowia swojego dziecka albo poszukuje miejsca, gdzie taką pomoc mogłoby dziecko długoterminową uzyskać, to pod tym numerem telefonu dostanie taką informację. Kluczem jest to, abyśmy znali nasze dzieci. To znaczy, jeżeli nie znam mojego dziecka, nie wiem, co lubi, nie wiem, jak się zachowuje, nie wiem, z kim się zadaje, nie mam dostępu do obszaru szkolnego, rówieśniczego, to nie będę w stanie wychwycić różnych subtelnych znaków, które to dziecko mi daje. No i musimy pamiętać, że dziecko nie przyjdzie i nie powie zwykle: hej, mam problem. Ono pokaże swoim zachowaniem, że coś się dzieje i my jako uważni rodzice, opiekunowie, nauczyciele, dorośli, którzy z tym dzieckiem są na co dzień, powinniśmy umieć te subtelne oznaki odczytywać. Dzieci są takim naszym papierkiem lakmusowym, takim najczystszym zwierciadłem, który Cię i pokaże i wszystko, co piękne, i wszystko, co do kitu.
w tobie. Ale jeżeli my dorośli nie mówimy o emocjach, jeżeli ja jako mama nie dopuszczam moich dzieci do moich emocji, jeżeli one widzą, że ja przychodzę i się tam we mnie kotłuję, bo doznałam krzywdy, zostałam zraniona, ona przychodzi, mówi, idź do pokoju, idź, bo nieważne, to jak ja mogę oczekiwać, że moje dziecko, kiedy będzie zranione, nie przyjdzie ze szkoły i nie rzuci plecakiem, nic mi nie jest, nic mi nie jest. Bo tego ja je nauczyłam. Żebyśmy mieli tę świadomość, że jeżeli my blokujemy emocje, my nie pokazujemy naszym dzieciom, że o emocjach się rozmawia i że można popłakać, przyjść się przytulić, to nie możemy oczekiwać, że one przyjdą do nas. I że to nie jest oznaka słabości. Że to nie jest oznaka słabości. To trudno oczekiwać, że one kiedyś przyjdą i powiedzą, wiesz, mamo, ktoś mi sprawił przykrość. Nie zrobią tego. Jak się domyślam, to jest pani Agnieszki sposób na dbanie o higienę emocjonalną swoich dzieci. Drogie panie, na koniec was poproszę o takie podsumowanie w pigułce tego właśnie, jak dbać o higienę emocjonalną dzieci i młodzieży najlepiej. Pani Anno. Rozmowa plus aktywności z dzieckiem, czas, ale tylko ja i moje dziecko, ewentualnie rodzina i dziecko, bez telefonów, bez dodatkowych bodźców. Druga rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę, to jest czas relaksu. Dziecko potrzebuje odpocząć. Dziecko potrzebuje mieć reset od tego, co jest dookoła, reset od gier komputerowych, od telewizji, od tableta, od telefonu, o co my dorośli musimy zadbać. Aktywność fizyczna jest ogromnie ważnym aspektem. Jeżeli próbujemy zmusić nasze dziecko do treningów 3 razy w tygodniu w koszykówkę, a ono nie lubi tego robić, to poszukajmy czegoś, co to dziecko lubi. Może spacery to jest dla niego forma, może basen to jest coś, co będzie chciało robić, może wyjście na rower to jest ta aktywność. Uważam, że to jest niezmiernie ważne i dbanie o sen. Więc jeżeli ja bym miała powiedzieć o takich podstawowych aspektach dbania o zdrowie psychiczne, to chyba w pigułce to byłoby to. Pigułka była dosyć taka ciężka i obszerna, ale bardzo ciekawa. Pani, ale to pani przepis na szczęście młodych osób w Polsce. Higiena przede wszystkim, to znaczy przyzwolenie na to, że jak jesteś zmęczony, to może odpuść. Pomyśl, z czego możesz zrezygnować. I to jest właściwie początek każdej mojej rozmowy dzisiaj z młodym człowiekiem. Jak się czuje, czy jest przeciążony, a jeżeli tak, to co możemy z tym zrobić? Bo może nie wszystko musi zrobić, może po prostu się ponudzić. I ta nuda jest tutaj bardzo ważna. Jestem wielką fanką nudy, takiej z perspektywy dorosłego człowieka. No i właśnie takie spędzanie czasu ze sobą niekoniecznie, które ma się skończyć jakimś sukcesem. Czyli to nie muszą być od razu jak sport, to musisz chodzić już na treningi regularnie, tylko choć porzucamy psu piłkę. Taka zwykłe życie, które chciałabym, żeby też szkoła promowała. I bez ocen i tego, że musisz być doskonały ze wszystkim. Docenianie tego, że ktoś po prostu poświęcił na coś czas i potrafi znaleźć umiar. Bardzo dziękuję za tę ciekawą i merytoryczną dyskusję, moje drogie panie. A państwu, dla państwa chyba taka rada na koniec, że profilaktyka, a nie gaszenie pożarów i takie podejście na pewno zaprocentuje zdrowiem psychicznym naszych dzieci, dobrą kondycją psychiczną naszych dzieci. Dziękuję za uwagę, dziękuję paniom. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.